widzę. Witajcie drodzy widzowie w kolejnym vlogu we czwartek 11 kwietnia. Słoneczny, aczkolwiek bardzo wietrzny dzionek. Chrągiewki w mapie, na radarze. Wszystko się sprawdza, wieje jak piździ, można powiedzieć jak w kieleckim. Majsterka dzisiaj nie ma, słuchajcie, jestem sam na gospodarstwie. Dzisiaj takie prace lekkie, łatwe i przyjemne, prace stolarskie, można by było rzec. Robię majsterkowi kojce, nadopuszczał tych samiczek, 4 samice mają się za 10 dni kocić i muszę, słuchajcie, zrobić takie kojce, wykotniki. Zaplanowałem sobie, że tutaj będą 4 kojce. Drugi, trzeci i czwarty. Koncepcja jest taka, słuchajcie, że ten kojec ma być podwójny. U góry ma być drugi kojec, nad nim ten będzie stał troszeczkę niżej, gdzieś na wysokości metra. Gdzieś na takiej wysokości od posadzki. Wszystko będzie ustawione w środku, tam gdzie te króliki ma. Po prawej stronie, jak się wchodzi. Zaraz za drzwiami będzie stał na metrze, później kolejna klatka na nim, czyli gdzieś można by było powiedzieć, że na wysokości nosa będzie miał podłogę drugiej klatki. No i tak, tutaj 4 kojce. Tak sobie wykombinowałem, że jakby te samice się pokociły i tego, to robię coś takiego, nie wiem jak mi to się uda, ale robię te przegrody wysuwane w ten sposób. Tak się trochę obawiam, że może być problem później to wyjąć, jak to troszeczkę minimalny ludzik tu zostawiłem, ale jak to napęcznieje, wiadomo, drewno, tym bardziej, że tu jest tylko świerki sosna, takie słabe gatunki drewna,
na te klatki, bardzo dobre, odpowiednie, ale chodzi mi o to, że rzadkie słoje, drewno iglaste, miękkie, gdyby tu było twardsze jakieś gatunki, to one by tak nie chłonęły tej wilgoci. Aczkolwiek jak będą cały czas zamoczone, to też. No to jest taki wariant dla niego, robię, że po prostu będzie mógł to sobie wysunąć. Tutaj kwestia tylko dołem będzie problem wysunąć, u góry będą tylko zaczepy takie, aby to się nie kołysało i po prostu nie zostało przez króliki przewrócone. Wysokość 40, bodajże 5 cm, szerokość chyba 47, głębokość 90, słuchajcie, 95 cm. Tak patrzałem wymiary na samicę. To tam sobie możecie zobaczyć, że to może wam się wydawać, że to jest mała klatka, ale według przepisów to jest 3 razy większa. Także komfortowa jako salon będzie. Myślę, że samica tutaj wykoci się bardzo. Po wykoceniu z tymi małymi będzie czuła się bardzo komfortowo. No, także mówię, 4 samice dopuścił. Najprawdopodobniej są kotne. Za 10 dni to się wszystko okaże i musi mieć te klatki zrobione. A ja jestem dzisiaj sam, bo majsterek poszedł. Już będą zaczynać sadzenie ziemniaków chyba i tam poszedł dzisiaj do pomocy, do kolegi. Także jestem sam. Teraz sobie robię małą przerwę. Praktycznie już mamy samo południe, 12 chyba za 5, jak włączyłem nagrywanie, czyli mamy już południe i muszę jechać dosiać to, co majsterek mi tam wczoraj doorał. I to, co wcześniej siałem groszek, chodzi mi o tą dużą działkę, jak ja to nazywam teraz ostatnimi czasy, bagienne piaski, gdzie ciągle walczymy ciągle z tymi miejscami, w których nie możemy doprowadzić do tego, żeby to przeschło i żeby tam dosiać. No ale to, co jest znowu zaorane, to pojadę, dosieję i to, co było zasiane bodajże we wtorek, tak, we wtorek 9 kwietnia, to pojadę też zawałuję, aby ta ziemia nie przesychała. No i tyle w temacie, słuchajcie, także zobaczymy się ewentualnie na polu, a jak nie, no to dopiero po obiedzie, jak pojadę wałować, także oglądajcie dalszą część filmu. Zrobiłem sobie, słuchajcie, w końcu wtyczkę. Zero, prawo, lewo i mufa, jak się należy. Także, żebyście mnie nie krytykowali. Dobra, także miłego oglądania. Witajcie, drodzy widzowie, w kolejnym vlogu w sobotę 13 kwietnia. Tradycyjnie podejdziemy do termometru. Mamy 15 stopni i wilgotność 50%. A teraz już zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka perypetii i wzmagań pracy w gospodarstwie. Majsterka, majsterek we własnej osobie tutaj. Przedstaw się, to jest majsterek. Przywitaj się ładnie, majsterek z widzami. O, majsterek coś już tutaj. O, słońce słabo widać. O tak, króliczek. Ile króliczki już mają? Miesiąc. Ponad. Miesiąc? 5 tygodni chyba. No. Ładny króliczek. Wygląda jak chomik. Uszy ma dużo.
No i dobra, wystarczy już tego głupiego gadania. Zabieramy się do działania. I tak, słuchajcie. Majsterek już tutaj ten kojec wyczyścił. Pajęczyny jeszcze widzę. No to tego nie robiłem, bo to firanki jeszcze, trzeba tylko ogarnąć. A musimy tutaj to wyciąć. Majster tu będzie zaraz szlifierką ciął. Wymieniaj tarczę. Masz wymienioną, czy ja utnę okulary, muszę sobie na założyć. Czapce. A. Zajmę tylko te. Słuchajcie, okulary na czapce. Biega, krzyczy pan Hilary, gdzie są moje okulary. Także widzicie, okulary ochronne są. Ja wyglądam jak cygan jakiś. Dobra, słuchajcie, tniemy. Podłączyć. A, do prądesku. Ciekawe, czy prąd jest w kurniku, nie? Jest. W gniazdku. Daj prąd. Bliżej. Czekaj, uważaj, bo podłączam. Spróbuj. Muszę to trzymać? Danusia sobie tu jajeczka nosi. Pewnie niedługo będzie chciała usiąść. Nie będziemy już jej tego gniazda psuć, bo to nam nie przeszkadza, nie, majster? Tak. No, niczym nie przeszkadza. O, weź to przegar. Tam jest kutka dobra, nie? To, że nie wejdzie. Tak, gruba. Trzeba kupić kutkę. To jest pył, to się rozgnieci. Tak to jest, drodzy widzowie. Pogoda piękna. Tylko wiatr. Ale na tą porę roku. Weź sobie od razu dwa wystaw, a nie będziesz taki. Ja zamknę. Nie będę wystawiał. Czego? Bo ty nie nosisz, ja noszę. To ja jestem majster. Kurwa, ja mam nosić. Ty jesteś pomocnik majstra, to musisz nosić. To jest. On chce, żebym ja nosił. Zamykaj. Rzepaczek pomału, słuchajcie, zaczyna się żółcić. Zobaczcie, jak miszki. Miszki lekarskie, jak rozkwitły. Pisaliście mi tam, że lubuskie, to już żółciutko, pszczółki pracują, także rzepaczek pomału, tu na obrzeżach, gdzie troszeczkę mniej azotu, zaczyna już coraz intensywniej rozkwitać. No i dobra, drodzy widzowie, klatkę mamy wniesioną, najgorsza robota zrobiona.
muszę odciąć tutaj bok. Tu mam deskę, żeby dobrze zrobić. Aha, deska, tu pójdzie jeszcze jedna. I środek. Jeszcze jedna. I później pójdą już te boki, tak? To czyli muszę na deskę odciąć. I tutaj 3 cm. Deski są. Zrobimy 3-6.
fajne. Aby gorzej nie było. Dobra, mam nacięte. A to już na dzisiaj fajrat? Nie, czy nie, no ale... Ale już trzeba organizować pomału. Właśnie szukamy sponsora, weźmy do plaszki. To jest... Kurde, na całą, to jak brakuje? Jest. Ukraińska jest chyba po 11 zł najtańsza. Ukraińska. Wiesz, ja patrzę, brama otwarta. Mówię, ale pojechali. Zajeżdżam tam. Nie ma. Ale była brama otwarta. Wracam się. Ale patrzę, kutka nie jest zamknięta. A, nie była przed... No. O tym mówisz sobie, biorę ją. Ja mówię do Kuby, kurwa. Złodziej. Bo ja tak bramy nie otwieram. Ja bramę otwieram do tyłu. A ta jedna była do przodu, nie? Tak, do przodu, bo... No bo tak źle było, tak jakoś, to sobie wziąłem na tą stronę. Mówię, sadzarka 4 metry się nie zmieszczy, nie? Weź, no. Weź przynieś deski, wiesz, trzeba podłożyć deski, no, żeby to ładnie stawiać. Dobra, to ja możesz być z nami tu, jak ci się nie spieszy, przecież to... Nie, Tak, drodzy widzowie, mamy już tył cały ucięty. Tylniki mamy ucięte, zaraz będzie rosło. Ale tu nie brałeś ciętych, tylko takie. No, bo tu trzeba podłożyć tu. Podnieś mi to. Muszę podłożyć. No i tak, słuchajcie, tył mamy zrobiony. Tu już mamy kojce gotowe. Elegancko, pokoje, salony jak. Samemu by się chciało tu. Tu byś się zmieścił, tu byś się tak mógł schować od deszczu. Leciutko. A w drugiej Patrycja. I byś był zadowolony, nie? Pierwszy dom, Kuba. Pierwszy dom, majster. No i dobrze, fajnie. Teraz trzeba będzie tu zrobić poprzeczkę. Tu trzeba będzie zrobić poprzeczkę. Ładnie. Moja skółeczka. Zobacz, jaki mamy tutaj fajny azyl. Dobra, nie ma co. Co teraz? Lecimy dalej.
była deska 97,7, a kurwa ciąłem według niej i ona jest 97. Już nie chciałem szukać desek, tylko sobie ustawiłem, że jak przyjdzie deska. Czy w aucie siedziałaś? Co? To przyjdzie deska. Cześć Patrycja, chodź pokaż się nam tutaj. Nie będę cię przytulał, bo jestem zakurzony. A możesz tu się ładnie zaprezentować. Nawet tu nagrywamy. Weź to ten, obetnij zaraz, nie się zapomni. Te dwa. Już dla was pokoje mam. Tak. Na dole, ja wolę u góry. Se robię jeden. Się kurwa wyciągnę, nie? Bo to jest 1,80 m. No. 5. Kurwa, na tarasę chcę wrzucę? To chyba zrobię jedną przyjdę. Nie w tą stronę. Nie, no to ty przestawiłeś. A co, po co to odkręcasz? To sobie możesz zrobić jak chcesz. A. Pokazywałem ci. A ten tutaj, co tak jest wykręcony?